Mój drodzy, trwając przy Panu i odnawiając w naszym życiu te słowa wielkiej nadziei, jakie dzisiaj przypomniał nam święty Paweł, że ci wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi i ci, którzy otrzymali Ducha Przybrania za synów, mogą wołać do Boga Abba, Ojcze. Stajemy jako dzieci Boga. Stajemy jako ci, którzy chcą potwierdzić ten niesamowity dar wybrania. Chcą, niosąc w swoich sercach radość z tego, jakie owoce wnosi ten dar w nasze życie, chcemy się nim dzielić z innymi, ale chcemy również z całą pokorą. Przyjąć pouczenie i przestrogę, zachętę, jaką Pan Bóg dzisiaj do nas kieruje, w tym Słowie przypomnianym przed chwilą we fragmencie Ewangelii zapisanej przez świętego Łukasza. Cóż tak jest szczególnego w tym dzisiejszym wydarzeniu, jakie miało miejsce w jednej z synagog, gdzie w szabat Jezus nauczał? Bo faktem jest, że był tam Jezus i jego uczniowie. Faktem jest, że byli tam inni ludzie. Faktem jest, że był tam chociażby przełożony synagogi, ale również i ta kobieta, która od 18 lat miała ducha i Ewangelista przypomina i uświadamia każdemu z nas, że oto w takich okolicznościach. Dokonało się coś niesamowitego. to kobieta odzyskała zdrowie, oto mogła się wyprostować, oto w jej życiu dopełniło się to, co Chrystus sam określił, że szatan przez 18 lat trzymał ją na uwięzi i została uwolniona z tych więzów w dzień szabatu. Ale już pojawia się problem, jeżeli chodzi o interpretację, tego wydarzenia, jeżeli chodzi o zachowanie się ludzi wobec tego wydarzenia, jeżeli chodzi o wiarę, poprzez którą mieli spojrzeć na to wydarzenie? Dlaczego przełożony synagogi zaczyna komentować, że oto w Szabat nie należy uzdrawiać? Czy dlatego, że oto został powalony? Całą prawdą o mocy Boga, która się objawiła na jego oczach? Czy dlatego, że stał się świadkiem tej cudownej, niesamowitej tajemnicy miłości, która zakrólowała, miłości Boga, która zakrólowała w życiu tej kobiety i napełniła jej życie pełnią radości, nadziei, euforii, spełnionych pragnień, które niosła od tylu lat? Nie. Dlatego, że patrzył na to oczyma człowieka. Oto był człowiek oto w życiu tego człowieka coś się dokonało na skutek pracy innego człowieka. I tutaj miał problem nie wolno, bo szabat. I zobaczcie, moi drodzy, w tym obrazie i w tej historii stajemy wobec takiego bardzo oczywistego. Zaproszenia i apelu ze strony Pana Boga do tego, abyśmy byli ludźmi, którzy na to, co nas otacza, na to, co jest wpisane w nasze życie, w życie świata, w życie naszych bliźnich, naszych najbliższych, naszych wspólnot parafialnej, diecezjalnej, kościelnej, narodowej, naszej ojczyzny, abyśmy potrafili patrzeć oczyma wiary, oczyma Boga abyśmy potrafili dostrzegać tam Boga w tajemnicy Jego obecności, w tajemnicy Jego działania, w tajemnicy Jego przemiany. Bo wtedy to, co nas będzie otaczało, będzie przynosiło zupełnie inne refleksje i będzie budziło w naszych sercach zupełnie, in zupełnie inny owoc. I kiedy wsłuchujemy się w te słowa, kiedy próbujemy przyjąć taką naukę, to słyszymy również Jezusa, który daje bardzo konkretny, bardzo taki ludzki przykład, pokazując każdemu z nas to, że w sprawach, na których nam zależy, które są dla nas istotne, w których upatrujemy jakiś sens, jakąś wartość, jakieś dobro, my jesteśmy bardzo konsekwentni i potrafimy odnaleźć tę konsekwencję w różnych okolicznościach życia. Tak jak chociażby wtedy, kiedy Chrystus tutaj mówi. O tej trosce w stosunku do osła, którego odwiązuje się od żłobu i prowadzi, aby go napić, aby mógł się napić. W życiu każdego z nas jest wiele właśnie takich tajemnic, takich darów. Ale jednocześnie jest ta tajemnica, do której dzisiaj Chrystus nas po raz kolejny zaprasza, w tej Eucharystii. Tajemnica, którą przeżyła ta kobieta. Tajemnica, kiedy zobaczył ją Jezus, kiedy ją przywołał i kiedy do niej rzekł: Jesteś wolna od swej niemocy. My potrzebujemy, abyśmy potrafili przeżyć tę tajemnicę dzisiaj tutaj, abyśmy potrafili odczuć na naszych duszach ten wzrok Jezusa, abyśmy potrafili usłyszeć w naszych duszach to zaproszenie, aby podejść. I doświadczyć tej niesamowitej mocy, kiedy On będzie mówił do nas: jesteś wolny, wolna od tego wszystkiego, co osłabia, zniekształca dar Boga wpisany w Twoje życie to, że jesteś dzieckiem Boga, to, że możesz wołać do Boga, Abba, ojcze. To dzisiaj w darach tej liturgii, w darze tego Słowa, w darze sakramentu. Chrystus chce również dotknąć każdego z nas, tak jak tę kobietę. Chce nałożyć na nas ręce, abyśmy doświadczyli mocy Boga. Wydaje się to tak oczywiste, ale czy na pewno? Bo przecież za tym będą szły te wszystkie inne tajemnice, które Pan Bóg nam ofiarowuje w każdym sakramencie. Te tajemnice, które wpisuje w moc sakramentów, ale i w moc naszej modlitwy, tej indywidualnej, ale i tej wspólnotowej. Te dary, i te tajemnice, które wpisuje w to wszystko, co dla nas jest potwierdzeniem Bożych Dróg, Bożej Prawdy, i wielką zachętą, abyśmy potrafili na tych drogach być ludźmi wiary i ufności w Jego moc. Kiedy Chrystus mówi tutaj dalej, odkrywając pewne prawdy o nas, znamienne jest zachowanie tego przełożonego synagogi. Zobaczcie, moi drodzy, On nie komentuje tej sprawy bezpośrednio do Jezusa. On, jak zauważył święty Łukasz, powiedział: Do ludu jest sześć dni, w które należy pracować, więc w te dni przychodźcie i się leczcie, a nie w dzień szabat. Nie miał tej odwagi, aby może spojrzeć prosto w Chrystusa. Nie miał tej odwagi, aby spojrzeć prosto w oczy tej. Kobiety uzdrowionej, tej, która odnowiła w swoim życiu tę nadzieję miłości. On spojrzał na ludzi, na wspólnotę, ale na tych, którzy dla niego właściwie byli swoistym tłumem. I oto myślę, że to jest jakby ta druga płaszczyzna naszej refleksji, naszej wrażliwości na to wszystko, co będzie rzeczywiście darem Boga. Oto zakończył się wczoraj synod poświęcony rodzinie. Czyż te wszystkie dni, pomijając te różne komentarze, które szukały jakichś sensacji i te doniesienia od naszych ojców synodalnych, zaczynając od naszego arcybiskupa Henryka Hozera, nie były taką wielką okazją, taką wielką katechezą przez te tygodnie, i wielką zachętą, abyśmy potrafili odczytywać to, co jest darem Boga, Jego życia, Jego mocy wpisanej we wspólnotę, zaczynając od wspólnoty małżonków, idąc przez wspólnotę rodziny i rozwijając ją na te różne formy przeżywania wspólnoty przez każdego z nas. To przecież tam są ofiarowane człowiekowi, każdemu z nas te dary. Które potwierdzają nasze podobieństwo do Boga i są wielką zachętą, żebyśmy je odkrywali, żebyśmy je szanowali, żebyśmy z nich czynili fundament naszego życia, żebyśmy nie pozwalali sobie ich odebrać, ale również abyśmy te wpisane i ofiarowane nam dary przepełniali, ubogacali mocą ducha, abyśmy rzeczywiście byli tymi, którzy dają się prowadzić duchowi świętemu. Aby poprzez nasze życie, to co jest owocem działania Bożego Ducha w życiu człowieka, było ofiarowywane tym najbliższym, tym dalszym, tym, którzy stanowią wspólnotę z nami. Jakże potrzeba nam tego szacunku dla Bożych darów, tych, jak już wspomniałem, odkrywanych, ale i tych, które stanowią zaproszenie, aby były tym darem ofiarnym. Jakie my będziemy poprzez świadectwo naszego życia potrafili ofiarować innym, naszym bliźnim, tym najbliższym i, i tym dalszym? To jest wielka zachęta, wielkie zaproszenie, ale również i wielka okazja do wdzięczności za te dary, które otrzymujemy od innych, które sprawiają, że jesteśmy tym, kim jesteśmy, że w nasze życie są wpisane, te przykłady i świadectwa życia naszych bliskich, naszych rodziców, naszych wychowawców, świadków wiary i miłości, którzy stanęli obok nas, którzy sprawili, że może już nie jako małe dzieci, ale tak naprawdę idziemy drogą każdego najmniejszego malucha, który jak widzi swoje starsze rodzeństwo, to Go naśladuje, to czerpie z Niego niesamowitą prawdę. Z niej czyni w sposób naturalny sens swojego życia nieraz, Zaskoczeniu rodziców. Ale zobaczcie, moi drodzy, to jest oczywiście też i wielkie pytanie, i wielkie wołanie, wielki apel o to, abyśmy my byli tymi nauczycielami tej autentycznej prawdy i obecności Boga dla innych, na tych, którzy na nas patrzą, dla na tych, dla których jesteśmy świadkami Kościoła, ludźmi wiary, żeby się nigdy na nas nie zawiedli, aby zawsze w nas. W naszych słowach, w naszych spojrzeniach, w naszych gestach potrafili odczytać rzeczywiście dotknięcie życia Boga. I ta dzisiejsza Ewangelia odwołuje się do jeszcze jednej prawdy: do prawdy wspólnoty, która może nieść wielkie bogactwo. Nie jeden człowiek, ale wspólnota. Zobaczcie, tam był tłum. Tam byli ci, którzy na swój sposób byli obserwatorami. Zapewne nieśli w swoim sercu różne refleksje, nieśli w swoim sercu różne odczucia, może współczucie, może potem radość. Wyrwał się jeden, ten przełożony synagogi. Ale możemy sobie oczywiście wyobrazić i zadać sobie pytanie, co by było, gdyby rzeczywiście każdy z tam obecny. Potrafił stanąć w tej jedności razem z Chrystusem, stanąć w tym uwielbieniu razem z tą kobietą, żeby nie tylko ona wielbiła Boga za te wielkie dzieła, jakie On dokonał w, niej, w jej życiu. I oto stajemy wobec tego zaproszenia, abyśmy byli rzeczywiście ludźmi, którzy niosą moc Boga. W naszej diecezji jest ponad 1700 kół żywego różańca. Najkrócej można powiedzieć, ponad 34 tysiące ludzi codziennie staje we wspólnocie modlitwy i wiary po to, aby ofiarowywać Bogu swoje życie, odkrywać ten niesamowity dar zaufania dla Boga. Jest ponad 400 rodzinnych kół Żywego Różańca. W ostatnią niedzielę przez posługę kilku świadków z tych kół rodzinnych powstało 10 róż nowych. Tu nie chodzi o liczby, to chodzi o tajemnice, jakie Pan Bóg wpisuje w życie ludzi. Życie, które przemienia, któremu, którym nadaje sens, których wypełnia nadzieją i miłością. I oni stają i mówią, my nie możemy tego zatrzymać w sobie. Jeżeli od 13 października naszej diecezji w sposób już oficjalny trwa nieustające jerycho różańcowe, już zgłosiło się ponad 400 osób. Które wybierają sobie jedną z godzin w tygodniu, po to, aby podjąć w swoim życiu, w swojej modlitwie, poprzez swoje poświęcenie, swoje ofiarowanie dla Boga intencje Kościoła, intencje naszej diecezji, ale również intencje naszej Ojczyzny, intencje pana prezydenta i tych wszystkich, którzy sprawują władzę w naszej Ojczyźnie. To zobaczcie, moi drodzy, jakie to jest niesamowite, duchowe dobro jak ono niesamowicie się rozwija. Dzisiaj słyszałem świadectwa, jak dzwonią ludzie z całej Polski, którzy mówią, ja słyszałem o tym dziele nieustającego Jerycha. Ja chcę się w to dzieło włączyć. Co prawda, będę się modlił za swoją diecezję. Ale jeżeli chodzi o tę wspólną intencję Kościoła w Polsce, na świecie, intencję naszej Ojczyzny, tych, którzy sprawują w niej władzę, ja chcę być razem z wami, chcę przeżywać tę wspólnotę. I tutaj przecież nie chodzi tylko o to, że zachwycamy się pewnym zjawiskiem socjologicznym. To naprawdę są ludzie. I zapewne niektórzy z nich, z Was, albo słuchają poprzez Radio Maryja, albo oglądają poprzez telewizję Trwam, albo może jesteście tutaj, na tej Mszy Świętej. I sami dobrze wiecie, co jest w Waszych sercach, jaką niesamowitą odwagę. Modlitwy, wiary i miłości niesieć, jak niesamowicie Pan Bóg się tym posługuje. To jest również ten dar, tego zaproszenia do tej wrażliwości na obecność Boga, na jego moc, na jego działanie w życiu, które nas otacza. My, skoro stajemy jako dzieci Boga, to przecież za nami stoi Bóg, staje z tą niesamowitą mocą swojej miłości. Za nami staje Matka Najświętsza. Z tym przeuroczym i niesamowicie skutecznym i mocnym darem orędownictwa, które wyprasza każdemu z nas i niesie te intencje przed oblicze Boga. To jest przecież również i ta prawda, która już dzisiaj została też zaznaczona w Rzymie przez naszych ojców synodalnych, ale i innych biskupów, i arcybiskupów, którzy tam przybyli, aby tam, w Rzymie, w Watykanie. Przeżywać jeden z elementów i etapów tego wydarzenia, które my kojarzymy jako 50. rocznica listu biskupów polskich do biskupów niemieckich. To zapewne słyszeliście i to łatwo zauważyć, ale czy słyszeliście, że to nie był jeden list? Warto przypomnieć, że to było niesamowite dzieło, które z jednej strony Wynikało z otwarcia, z przygotowań, z pragnień, aby tysiąclecie chrztu Polski było rzeczywiście czasem niesamowitego ożywienia Bożej łaski w życiu każdego Polaka. I tam ojcowie Soborowi, nasi polscy biskupi, ówcześnie tam zgromadzeni w Rzymie, wystosowali ponad 50 listów do biskupów ponad 50 episkopatów świata. Z jednej strony zapraszając ich na uroczystości milenijne do Polski w roku 1966, ale przede wszystkim prosząc ich o wspólnotę, o jedność modlitwy wiary i łaski. A ten list do biskupów niemieckich było tyle szczególny, że on niósł wielkie doświadczenie tysiącletniej wspólnej historii. Wielu fantastycznych i cudownych dziełach dla wiary i dla Kościoła, i wielu dramatycznych doświadczenia. I ten list kończył się takimi słowami: W tym najbardziej chrześcijańskim, ale i bardzo ludzkim duchu wyciągamy do Was, siedzących tu na ławach kończącego się soboru, nasze ręce, oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie. A jeśli wy, niemieccy biskupi i ojcowie Soboru po bratersku, wyciągnięte ręce, ręce ujmiecie, to wtedy dopiero będziemy mogli ze spokojnym sumieniem obchodzić nasze milenium w sposób jak najbardziej chrześcijański. Nie pozwólmy sobie odebrać tego niesamowitego duchowego dziedzictwa i dzieła naszych przodków. Biskupów sprzed 50 lat, którzy stanęli z tą niesamowitą wrażliwością ducha i z tym głębokim przekonaniem, że jeżeli mamy oczekiwać i chcemy, żeby te cudowne wydarzenia tysiąclecia Chrztu Polski przyniosły obfitość Bożej łaski, były potwierdzeniem naszych szczerych decyzji i pragnień wpisanych w śluby jasnogórskie, my potrzebujemy. Odnowienia tego ducha. My potrzebujemy zaniesienia tego daru, które będzie zawierzeniem Bożemu Miłosierdziu wszystkich tajemnic, które gdzieś są wpisane w nasze wspólnoty. I dzisiaj na nowy sposób, szykując się do 1050-lecia Chrztu Polski, otwierając nasze serca na Rok Miłosierdzia, otwierając nasze serca i naszą gotowość w przeżyciu Światowych Dni Młodzieży, i w naszych diecezjach, ale i później w Krakowie. Potrzeba nam również i tej wrażliwości Duch, tej niesamowitej otwartości, i tych wyciągniętych dłoni, i tego zaproszenia, drogi bracie i siostry, oto ja wychodzę do Ciebie z darem miłości, przebaczenia, otwartości i łaski Boga. Jeżeli zechcesz je przyjąć, to Niech Bóg nam w pełni błogosławi. Amen.